to właśnie ona, wielka dama imieniem Asru, która żyła ponad 2,5 tysiąca lat temu. Asru rusza w drogę do 20-wiecznego szpitala na oddział intensywnych badań przeszłości. W ciągu kilku chwil obiekt muzealny zamienia się w obiekt szpitalny, czyli w zwykły przypadek chorobowy. Egiptolog staje się troskliwą pielęgniarką, która eskortuje swego pacjenta do szpitalnej izby przyjęć. A tu czekają już najlepsi fachowcy, lekarze i technicy medyczni. Wieko sarkofagu unosi się w górę. Teraz do akcji wkraczają patolodzy i radiolodzy. Doskonale zachowane ciało Asru na stole rentgenowskim. Mimo że zmarła 2,5 tysiąca lat temu, dzięki mumifikacji istnieje szansa odkrycia prawdopodobnej przyczyny śmierci. Prześwietlenie promieniami rentgena umożliwi patologom zaplanowanie badań wewnętrznych organów mumii w taki sposób, by jak najmniej ją uszkodzić, bo przecież Asru wróci do muzeum. Nowoczesny rentgen skaningowy dokonuje zdjęć warstwowych, przekroi ciała na dowolnie wybranym poziomie. Linijką wyznaczającą dokładnie płaszczyznę zdjęcia jest promień lasera. By uzyskać dobrą jakość zdjęć, radiolodzy musieli dokonać zmiany dawki promieniowania X, ponieważ mumia nie ma tkanek miękkich. W języku lekarskim nazywa się to kominek, odprawa, na której omawia się wszystko, co wiąże się z leczeniem i badaniem pacjenta. Te otwory będą nam służyły do pobrania wycinków tkanek do biopsji. W tym rejonie odkryliśmy niewielkie zwątpienie w tchawicy, więc w pobliżu musi być choć fragment tkanki płucnej. Widać też zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, a także dyskopatię na tej wysokości. Jeszcze jeden rekwizyt współczesnej medycyny – endoskop. Aparat optyczny pozwalający zajrzeć do wnętrza mumii i pobrać próbki tkanek do dalszych badań. W plecach Asru wycięto niewielki otwór, przez który wprowadza się endoskop. Niewielki fragment tkanki płucnej widoczny jak na dłoni. Tkanka pobrana z wnętrza mumii przejdzie teraz cykl badań patologicznych równolegle z próbkami tkanek pobranych od pacjentów i osób niedawno zmarłych. Wszystko zaczyna się jakby od nowa, od nawodnienia tkanki po to, by oddać jej tę ilość wody, którą zabrał proces mumifikacji. Potem można już przygotowywać się do badań mikroskopowych. Fragment ściany jelita grubego i zaskakująca diagnoza. Asru cierpiała na poważne zakażenie pasożytem o nazwie węgorek jelitowy, który przenosi się wraz z wodą z Nilu i do dziś gnębi mieszkańców Egiptu. Przyczyną śmierci mogła być ciężka anemia spowodowana wewnętrznym krwawieniem, którego przyczyną były właśnie pasożyty. Zakażenie przewodu pokarmowego i dyskopatia świadczą, że ostatnie lata życia Asru były pełne cierpienia. Ale według starożytnych miar egipskich Asru dożyła pięknego, sędziwego wieku.
Miała przecież w chwili śmierci aż 40 lat. Dzięki tym niezwykłym badaniom odnaleziono wiele punktów stycznych między stanem zdrowia starożytnych i współczesnych Egipcjan. A wszystko to miało miejsce w muzeum, bo tu w niezwykły sposób splatają się drogi dawnej i współczesnej cywilizacji. Matematycznie, co było do udowodnienia, prawda? Praca naukowa najwyższych lotów. W wielu przypadkach, no, mające rangę odkryć. Zresztą, widzisz, znów wracam do tego miejsca, gdzie jesteśmy, do Muzeum Geologicznego. Placówka przy Instytucie, jak się powiedziało. Zbiory, których nie pokazuje się ludziom, bo prócz minerałów i szkieletów w salach przyległych można znaleźć pudełka z czymś takim. Są to tak zwane szlify geologiczne. To znaczy takie próbki, które bardzo dużo mówią o skale, ale które oglądać można tylko pod mikroskopem. Nie dla ludzi, nie dla tych, którzy tu przychodzą i oglądają. Choć właściwie można by pomyśleć i o tym, żeby istniało stanowisko, powiedzmy mikroskop specjalnego typu, gdzie takie rzeczy, nawet ów człowiek z ulicy, mógłby sobie spokojnie obejrzeć. A trzeba przyznać, że jest to orgia barw. To jest po prostu ładne, nie tylko mądre. No tak, wszystko jest pięknie, tylko i częściowo nawet zostałem jakby faktami przekonany, ale odbiegamy tutaj dosyć drastycznie od samego celu, dla którego istnieje muzeum, bo przecież muzeum nie istnieje po to, żeby robić w nim prace naukowe. Robi się to niejako przy okazji, a ono istnieje po to, żeby do tego muzeum przychodzili ludzie tacy jak ty, jak ja, ludzie, którzy chcą się po prostu czegoś ewentualnie dowiedzieć. I teraz problem cały polega na tym, czy potrafimy stworzyć sytuację tej obserwacji uczestniczącej, bo to jest nowoczesne muzeum. Jestem wciągany w eksperymenty, w pokazy. Muzeum Komunikacji uczestniczę w próbie zderzeniowej. W Muzeum Techniki uczestniczę, bawię się po prostu. Przysłaniam ręką źródło światła i wiatraczek nad fotocelą przestaje się kręcić. Tak, ale swoją ręką. Poznaję, no, oczywiście, poznaję pewne mechanizmy, zjawisk, filozofii otaczającego mnie świata i w tym muzeum, w formie tej uczestniczącej, powinno mi pomóc. A że przy okazji robi się badania naukowe. Wiesz, ja mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze jeden element, na który stosunkowo mało zwraca się uwagę. Ten element, no, jednak edukacyjny. Nauka nauką, a przecież muzea robi się nie tylko dla naukowców. Głównie nie dla nich. Jest ten element luki, prawda, między programami szkolnymi, które posuwają się naprzód stosunkowo wolno, a nauką, która galopuje w szokującym tempie. W związku z tym placówki naukowe są zobowiązane, one zresztą w wielu przypadkach zobowiązane są statutowo do tego, by przekazywać bieżące wyniki badań, albo przynajmniej ich tylko metodologię, no, pokazywać, czym się zajmują innym ludziom. Ale jednak to cel jest inny. Cel jest taki, główny istnienia muzeum, pokazywać ludziom pewne zjawiska i tłumaczyć im pewne rzeczy. Cel ale dydaktyczny. Użyć tej najlepszej, proszę nauka ciebie. Nauka przy okazji, uważam. Czy ja wiem,